W tym filmie udowodni pewną nierówność dotyczącą iloczynu skalarnego, mianowicie nierówność Cauchy'ego-Schwarza. No, jej nazwa pochodzi od dwóch matematyków: Augustyna Cauchy'ego, matematyka francuskiego żyjącego w wieku XIX, i Hermana Schwarza, matematyka niemieckiego, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Zanim pokażę, co to jest za nierówność, to przypomnijmy sobie, co wiemy o iloczynie skalarnym. No, iloczyn skalarny w ogólności, jak mamy dwa wektory w Rn, czyli takie n-tki liczb, to ich iloczyn skalarny to jest, tutaj jest wzór, prawda, to jest suma iloczynów odpowiadających współrzędnych, tak? Czyli a1 razy b1 plus a2b2 i tak dalej aż do anbn, i to jest liczba. I teraz ta operacja ma następujące własności, które też dowodziliśmy w poprzednich filmach, mianowicie tak. Iloczyn skalarny wektora przez siebie jest nieujemny, przy czym jest zero tylko wtedy, kiedy wektor jest zerowy. Wartość iloczynu nie zależy od kolejności składników, czyli a razy b to jest to samo co b razy a. No i wreszcie ten iloczyn, mamy takie prawo rozdzielności mnożenia tego skalarnego względem dodawania wektorów, czyli tutaj. No i czynnik liczbowy mogę wyłączać jakby przed znak iloczynu skalarnego. Teraz dzięki własności drugiej to samo mogę robić jakby na drugim miejscu dla drugiego argumentu tego iloczynu. Teraz te własności są bardzo ważne i w dowodzie nierówności Cauchy'ego-Schwarza będziemy korzystać wyłącznie z tych trzech własności. I okazuje się, że one są na tyle ważne, że właściwie służą do definicji iloczynu skalarnego, bardziej ogólnego niż ta konkretna postać. I okazuje się, że są różne możliwe iloczyny skalarne, które mają te własności i każdy z nich ma swoją nierówność Cauchy'ego-Schwarza, znaczy to jest wspólna nierówność wynikająca wyłącznie z tych trzech własności, ale w konkretnej sytuacji może mieć różną postać. Czyli ta nierówność Cauchy'ego-Schwarza występuje jakby w wielu przebraniach. Dobrze, to teraz co to jest za nierówność? Tu jest ta nierówność, mianowicie ona mówi, że iloczyn skalarny dwóch wektorów, a dokładnie wartość bezwzględna iloczynu, jest nie większa niż iloczyn ich długości, prawda? Przy czym długość wektora, przypomnę, to jest pierwiastek z iloczynu skalarnego wektora przez siebie dzięki pierwszej własności, to co pod pierwiastkiem jest nieujemne. No, przy czym równość zachodzi tylko wtedy, gdy wektory są współliniowe, to znaczy x równe lambda y lub y równe lambda x dla pewnego lambda, dla pewnej liczby lambda. Dobrze, no i teraz przystępujemy do dowodu tej nierówności. No i dowód jest taki bardzo sprytny, no zobaczmy. Więc tak, napiszmy taki wektor x minus ty, tak? Czyli mamy te nasze wektory x, y, dowolne wektory zbierzemy sobie, no i wiemy, że kwadrat takiej długości to na pewno jest większe równe 0, prawda? Dla każdego t, dla każdego t należącego do R. No to jest własność iloczynu skalarnego, która to jest iloczyn skalarny wektora przez siebie i wiemy, że to jest nieujemne. No właśnie, czyli to jest iloczyn skalarny wektora x minus ty, no przez siebie, prawda? X minus ty. No dobrze, teraz ile to jest? No skorzystajmy z tych własności i teraz zapiszmy to. Czyli to jest tak, no właśnie, czyli to jest tak, x razy x skalarnie, potem jest to razy to będzie minus x razy ty, tak? Potem jest minus ty razy x i potem jest plus ty skalarnie ty. Dobrze, a teraz korzystamy tak. No to jest x razy x, to jest długość x do kwadratu, zgodnie z tą definicją tutaj. Potem tak, no t mogę wyłączyć, przedznak, czyli to jest t razy iloczyn skalarny x przez y. To jest tutaj. Tutaj też mogę wyłączyć t, czyli to jest minus t razy iloczyn skalarny y przez x. No i tutaj te mogę wyłączyć z pierwszego i te z drugiego, czyli będzie plus t kwadrat, no i będzie y razy y, tak? Y razy y.
Równa się. No dobrze, ale teraz druga własność mówiła mi, że x razy y to jest to samo co y razy x, czyli to tutaj to jest minus t x razy y. No dobrze, czyli razem, co ja mam razem? Czyli mogę teraz napisać to wyrażenie, jeszcze raz uporządkuję tak. A to jest długość y do kwadratu, czyli jest t kwadrat razy długość y do kwadratu minus 2t iloczyn skalarny x razy y i plus długość x do kwadratu. I wiem, że to jest większe równe 0 dla każdego t. Każdego t należącego do. No dobrze, ale jak x i y są ustalone, a t się zmienia, to to jest funkcja kwadratowa względem t. Prawda? To jest taki trójmian. No o ile y nie jest 0. Tak? No dobrze, ale jeżeli y jest 0, to popatrzmy, co się dzieje, jak y jest 0. No to tu mam 0, tu mam 0, czyli mam 0 mniej równe 0. No i czyli mam równość tutaj. No jak y jest 0, to y równa się 0 razy x. Prawda? Czyli one są współliniowe, niezależnie od tego, jaki jest x. No dobrze, czyli jak y jest 0, to nierówność jest prawdziwa. No to mogę teraz sobie założyć, że y jest różne od 0. Y jest różne od wektora zerowego. No to mam trójmian kwadratowy. No to wtedy o dodatnim współczynniku. Prawda? Kiedy on jest nieujemny? No wtedy, kiedy delta jest... Czyli delta musi być mniejsza bądź równa 0. Prawda? Ten on może mieć co najwyżej jeden pierwiastek równy 0. Prawda? Nie może być, nie może mieć dwóch pierwiastków, bo wtedy w pewnym miejscu by... Prawda? No to a przypomnę. Prawda? Musimy mieć do czynienia no, albo z taką sytuacją, no, albo w najgorszym przypadku z taką parabolką. No dobrze, no to delta musi być mniejsza równa 0. Co to jest delta? Co to jest wyróżnik tego trójmianu? No to jest tak, b kwadrat, czyli 2 x razy y do kwadratu. No to już 2 do kwadratu to jest 4. To może już nie będę tutaj udawał, że nie wiem, w pamięci, tak? Minus co? 4 razy długość x do kwadratu, długość y do kwadratu. I wiem, że to musi być mniejsze bądź równe 0. No to przez 4 mogę podzielić. Przez 4 mogę podzielić. No i mam co? I mam coś takiego. X, przenoszę to na drugą stronę, czyli mam x razy y kwadrat jest mniejsze, równe norma x, długość x do kwadratu, długość y do kwadratu. No dobrze, to teraz, prawda, wobec tego biorę pierwiastki i mam moduł x razy y, prawda? No jeżeli kwadraty liczb są, prawda? Ta rzecz to jest to samo, co moduł x razy y do kwadratu, prawda? No wobec tego, jak mam dwie liczby nieujemne, o których wiem, że ich kwadraty są mniejsze, no to same liczby muszą być również mniejsze. Po lewej stronie mam moduł x razy y, a po prawej mam no, pierwiastek z tego, czyli x razy y. No i to jest właśnie nierówność Schwarza, prawda? To jest nasza nierówność Schwarza, którą chcieliśmy udowodnić, Cauchy'ego Schwarza. To jest dokładnie ta nierówność. No to jest pierwsza część. Teraz jeszcze mamy ten dodatek, że co się dzieje, jeżeli one są współliniowe, czyli co? No teraz, jeżeli ta delta jest 0, tak, czyli mam teraz taki trójmian o delcie 0, no to wiem, że wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją. To istnieje t należące do r, no takie, że, no, że ten trójmian ma miejsce zerowe, czyli t kwadrat razy to minus 2t x razy y
plus długość x kwadrat równe 0. No ale to była, no jak wrócimy do tego, co to był za trójmian, to ten trójmian to było po prostu długość wektora x minus lambda y do kwadratu. Tak, wobec tego istnieje tak, przepraszam, nie lambda, tylko t. To było t tutaj. T. Czyli istnieje takie t, że to jest 0. Tak? No to a wiemy, że teraz długość wektora jest 0, tylko wtedy, kiedy ten wektor jest 0, czyli x równa się ty. Istnieje takie t. Z drugiej strony, jeżeli x rzeczywiście równa się ty, no to co? No to po prostu wstawmy to do naszej czyli w jedną stronę pokazaliśmy. Jeżeli ma miejsce równość, to wektory muszą być współliniowe. Jeszcze nam zostało, prawda, w tym jest wtedy i tylko wtedy. Tylko sprawdźmy jeszcze, co się dzieje, jak wektory rzeczywiście są współliniowe. Czyli może nie t, tylko niech x będzie, powiedzmy, lambda y. Tak? X jest lambda y. No to wtedy co? To wtedy mamy tak. X razy y, tak, to równa się lambda x y. Moduł mamy liczyć, tak? No to liczymy moduł. To jest co? Moduł lambda x razy y. No a to jest, prawda, tu już mam iloczyn liczb, no to moduł iloczynu to jest iloczyn modułów, czyli to jest moduł lambda x razy, przepraszam, x to było lambda, zaraz, x to było lambda y, czyli, przepraszam bardzo, czyli x jest lambda y, czyli x razy y to jest lambda y, tak, tu lambda mogę wyłączyć, i tu mam y razy y, czyli to jest moduł lambda długość y do kwadratu. Natomiast co to jest długość x razy długość y? Długość x to jest lambda y długość. No a to jest moduł lambda, długość y. Czyli długość x razy długość y to jest moduł lambda, długość y do kwadratu. Czyli to jest długość x razy długość y. Tak? No dobrze, czyli mamy w drugą stronę. Czyli jeżeli wektory są współliniowe, to nierówność Cauchy'ego-Schwarza przechodzi w równość i na odwrót, jeżeli ta mamy równość, to tylko wtedy, kiedy wektory są współliniowe. No dobrze, i teraz jak wygląda jeszcze ta nierówność w naszym konkretnym przypadku naszego iloczynu skalarnego? No to może napiszmy ją tutaj dla naszego konkretnego iloczynu skalarnego, czyli co to jest? Moduł x1, y1 plus x2, y2 plus xn, yn jest nie większy niż pierwiastek długość x, tak? To jest pierwiastek z sumy kwadratów jego współrzędnych. Razy długość y, czyli pierwiastek y1 kwadrat plus y2 kwadrat plus yn kwadrat, prawda? To jest nierówność Cauchy'ego-Schwarza dla naszego iloczynu skalarnego, dla wektorów w Rn, tego takiego najbardziej standardowego.